Witam kochani bardzo serdecznie z Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj horoskop na listopad dla barana. Także zaczynamy kochani oczywiście od tarota i same główne aspekty, decydujące wydarzenia, finanse, praca, przyjaciele, znajomi, uczucia, emocje. Zobaczymy co się będzie działo. Rodzina, dom, zdrowie, na co zwrócić uwagę i na koniec karty anielskie. Także zaczynamy kochani tutaj od pierwszego punktu, a mianowicie decydujące wydarzenia dla barana w listopadzie. Na pewno są tutaj moi drodzy bardzo dobre emocje, dobre karty. Powiem tak. Jest duża szansa na poprawę finansów, kupicie coś dla siebie, dla domu, na pewno. Decydującą sprawą też jest, moi drodzy, wasza moc. Moc będziecie mieli wielką, ale też z drugiej strony energetycznie uważajcie, żeby się za szybko nie wypalić. Tutaj kochani też karta sukcesu, karta świata. Myślę, że tutaj szykuje się jakaś podróż dla barana. Kontakty z zagranicą. Karta mówi o tym, że wyzwolicie się naprawdę z jakichś trudnych energii. Także decydująca podróż, kupno czegoś drogiego do domu i oczywiście wielka energetyczna, moi drodzy, zmiana. No dobrze, zobaczmy, tak tajemniczo brzmi to. Będziecie mieć siłę kreować swój świat tak naprawdę. Finansowy świat tutaj wyszło. Co w finansach? Zobaczmy. Mamy tutaj rydwan, mamy dziewiątkę mieczy i czwórkę mieczy. Pomimo tego, że tam wyszła ta dziewiątka monet, tutaj w finansach nadal będziecie mieli wielkie powodzenie, tylko że też i dużo obaw co o wasze finanse. Tu oczywiście w sprawach finansowych bierzecie sprawy w swoje ręce. Dużo nowin w finansach, ale pamiętajcie o tym, żeby nie podejmować za szybko decyzji pod wpływem emocji, strachu w finansach. Nie obawiajcie się o te finanse, bo te finanse będą, bo wy jesteście osobami, które pracują na to. Tak naprawdę jest za dużo w was lęku i obaw w tym miesiącu. Możliwe, że jeśli będziecie mieć jakieś wydatki, przemyślcie je jeszcze raz, tak? Tu oczywiście boicie się, moi drodzy, będziecie przekładać jakieś sprawy możliwe związane z podróżą, ale myślę, że podróż dla niektórych odbędzie się. Tu, kochani, będzie ta podróż wspólna, razem jeszcze z dwoma osobami. To może być tak i w finansach wydatek na jakieś, moi drodzy, albo krótkie podróże, albo jedna dłuższa. Także dla barana bardzo ciekawie tutaj wychodzą sprawy finansowe, tylko za dużo strachu. Co w pracy? Co w pracy u barana? Co w pracy? Liczycie tylko na siebie, ale w pracy jest, moi drodzy, bardzo dużo pracy, że tak powiem, tak. Jest energia, która mówi o tym, że możecie mieć bardzo dobrą pasę zawodową. Pomimo, że jesteście zdani na siebie, koło fortuny odwraca się do was. Tutaj zawodowo będzie spełnienie. Na pewno duże. Tu są jakieś delegacje służbowe, podróże w miejsca, w których kiedyś byliście. Możliwe, że wasz zawód jest związany z jakimiś podróżami, delegacjami. Też w pracy będziecie ustalać sobie strategię, plan działania, ale też oczywiście dla niektórych, moi drodzy, będzie wiadomość o spadku. I tutaj jest dobra pasa. Ale dobrze wszystko wychodzi, nie bójcie się, działajcie.
przyjaciele znajomi. Zobaczmy, co tutaj wśród przyjaciół znajomych. Tutaj, moi drodzy, jest pokazana konkurencja tak naprawdę i ocenianie wśród przyjaciół. Macie jakąś konkurencję wśród waszych znajomych. Ja bym powiedziała, że jest też troszkę takiej zazdrości. Możliwe, że postrzegają was przyjaciele, też tęsknicie za kimś na pewno w tym miesiącu. Może nie możecie się spotkać. Jest trochę zazdrości o wasze życie, o wasz status, ale też przyjaciel jeden, który tak naprawdę jest bardzo wierny koło was. To może być mężczyzna trochę kontrowersyjny, ale na pewno bardzo pomocny. Tutaj mogą być rozwiązane sprawy z tym przyjacielem. Na pewno na niego możecie liczyć, ale też pamiętajcie, że taki człowiek, który jest koło was i na pewno jest zwany przyjacielem, to on może być od was trochę starszy, może was troszeczkę osądzać i możliwe, że być troszkę zazdrosnym. No, tak to wychodzi, moi drodzy. Zobaczmy, co w uczuciach, w emocjach. Co w uczuciach? W uczuciach szykuje się, moi kochani, bardzo dużo spraw związanych z rodziną. Już tutaj widać, choć jeszcze uczuciowo jesteście spełnieni na pewno bardzo. Jesteście w bardzo dobrym etapie życia. Uczucia są na pełnym takim, w pełnym wymiarze, na takiej orbicie wysokiej. Tu oczywiście możecie liczyć na swoją rodzinę i na swoich najbliższych, to na pewno. I też tutaj bardzo dużo, moi drodzy, uczuciowo jest takiego zadowolenia i spełnienia. I tutaj już się pokazało, że wchodzicie na nowy etap w uczuciach. Lepszy etap. Możecie też się zaręczyć, możecie też otrzymać tutaj spadek, moi drodzy, w uczuciach. Jest ktoś być może z rodziny, kto przekaże wam taką wiadomość. Teraz dom i rodzina. Dom i rodzina. Tutaj, kochani, ja powiem szczerze, że zakończone są jakieś sprawy trudne, finansowe w rodzinie. Możliwe, że już teraz będzie tylko lepiej, ale też uważajcie, bo możliwe, że w domu mężczyzna może mieć lekką taką depresję, ja bym powiedziała. Ktoś w waszym domu, starszy człowiek, ale oczywiście tu, moi drodzy, najważniejsze, to nie jest dla wszystkich, ale ja tutaj widzę, że starsza osoba w rodzinie, mężczyzna, może potrzebować rozmowy, wsparcia. Tutaj po tej dziesiątce mieczy, która zakończa trudny etap, to jest zakończenie trudnego etapu w waszym domu, przychodzi szóstka buław, karta zwycięstwa, karta szczęścia. Może być tylko lepiej. To jest taka wygrana losu na loterii. I także wy cieszycie się, że trafiliście na taką rodzinę, jak można tak powiedzieć. Jesteście członkami takiej rodziny wspaniałej. Także tutaj naprawdę trudne momenty są za wami. Co w zdrowiu? Na co zwrócić uwagę? W zdrowiu baran powinien. Różne przeziębienia, które mogą się czepiać, że tak powiem. Może trzeba będzie zmienić lekarza. Na wszystkie podwójne narządy trzeba uważać. Oczy, uszy, ale także
migdały, czy płuca, nadnercza, nereczki, ręce, nogi. Wszystkie sprawy hormonalne, kochani. Być może będzie potrzebny jakiś masażysta, jakaś osoba fizjoterapeuty, która pomoże Wam dojść tutaj do takiego lepszego samopoczucia, równowagi. I tu oczywiście, na co zwracamy uwagę w listopadzie? Na co trzeba zwrócić uwagę? Na co? Kochani, na pracę. Nie oszukujcie się, moi drodzy. Nie samą pracą człowiek żyje. Pamiętajcie o tym. Życie życiem rodziny, miłości, bo tutaj, moi drodzy, się nie oszukujcie, że praca zastąpi Wam cokolwiek w życiu. Tutaj trzeba po prostu uważać na to, aby trochę więcej czasu poświęcić dla rodziny, dla miłości. Mniej czasu na pracę, ale też uważajcie tutaj, bo koło waszej miłości może być osoba, która plotkuje w tym miesiącu i która troszkę jest zazdrosna. Być może też, moi drodzy, tutaj w waszej pracy są ludzie, którzy wam zazdroszczą i plotkują. Dobrze. To będzie wszystko i jeszcze oczywiście karty anielskie, kochane moje baranki, karty anielskie, co tutaj anioły światła Wam mówią? Introspekcja. Anioły radzą, byś znalazł ciche miejsce, by pomedytować, wejrzeć w siebie. Teraz jest czas, byś z dystansu przeanalizował swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli ci otrząsnąć się z życiowych wyzwań. Zastanowić się, co dalej, zebrać siły, przygotować się na następny etap w swoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomisz sobie swoje uzdolnienia wewnętrzną oraz siłę oraz mądrość. To czas uzdrawiania. Wycisz swój umysł i emocje, poproś, by twój anioł otworzył ci oczy skrzydłami, dając bezpieczne schronienie, w którym możesz odpocząć. Teraz możesz wysłuchać swojego anioła, który daje ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku. Afirmacja znajduje czas i miejsce tylko dla siebie. I tym akcentem, kochani, kończę. Tak jak tutaj się potwierdziło, karty anielskie potwierdziły karty Tarota, aby znaleźć czas dla siebie i dla rodziny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, kochani, cieplutko.